Andrzej Seweryn w żałobie. Smutne wieści obiegły sieć. Płyną kondolencje. Andrzej Seweryn stracił bliską osobę. Aktor był z nią bardzo związany. Przekazano oficjalne kondolencje. Kariera Andrzeja Seweryna. Andrzej Seweryn urodził się 25 kwietnia 1946 roku w Niemczech, jednak od wczesnych lat związany był z Warszawą, gdzie dorastał i uczęszczał do szkoły. Wkrótce rozpoczął naukę aktorstwa, a jego debiut sceniczny miał miejsce w 1968 roku. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, w 1980 roku Seweryn wyjechał do Francji, unikając powrotu do Polski z powodu stanu wojennego. Tam kontynuował swoją karierę, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego dorobek obejmuje wiele znakomitych ról, m.in. w filmach Roist, Sęp, Krawiec czy Człowiek z żelaza. Niemniej jednak, dla wielu osób na zawsze pozostanie pamiętany jako Max z Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Niedawno zyskał ogromne uznanie za rolę drag queen w serialu Królowa. Życie miłosne aktora było równie barwne, co jego kariera. Aktualnie odnalazł szczęście u boku piątej żony. Życie miłosne Andrzeja Seweryna. Pomimo sukcesów zawodowych, życie osobiste Andrzeja Seweryna nie było łatwe. Aktor ma za sobą 5 małżeństw. Pierwszą żonę, Bogumiłę Blajfer, poznał w 1968 roku podczas protestu studenckiego. Ich związek zakończył się rozwodem w 1973 roku. Następnie Seweryn ożenił się z Krystyną Jandą w tym samym roku, a para doczekała się córki, Marii. Jednak ich małżeństwo również się rozpadło. Janda tłumaczyła to tym, że Seweryn zaniedbywał jej potrzeby emocjonalne na rzecz swojej kariery. Po kolejnym rozwodzie aktor przeniósł się do Francji, gdzie poza osiągnięciami zawodowymi próbował poukładać swoje życie prywatne. Dwukrotnie wstąpił w związek małżeński, najpierw z Lorenz Burdyl, z którą ma syna Jana, a potem z Mirei Maluf, która urodziła mu syna Maksymiliena. Niestety, oba małżeństwa zakończyły się niepowodzeniem, co skłoniło go do powrotu do Polski. W Polsce spotkał Katarzynę Kubacką, animatorkę kultury, producentkę i prezeskę fundacji artystycznych. Ich znajomość stopniowo przerodziła się w romans, który zaowocował ślubem w 2015 roku. Kubacka została jego piątą żoną. Mimo dużej różnicy wieku, wynoszącej 18 lat, ich związek trwa już 9 lat i wydaje się być stabilny i szczęśliwy. Teraz okazało się, że Seweryn mierzy się z ogromną stratą. Andrzej Seweryn w żałobie. W dniu 18 listopada 2024 roku w Gazecie Wyborczej opublikowano wyrazy współczucia dla Andrzeja Seweryna, wybitnego polskiego aktora oraz dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, z okazji śmierci jego siostry, która zmarła w wieku 77 lat. Panu dyrektorowi Andrzejowi Sewerynowi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci siostry składają pracownicy Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana w Warszawie. Śmierć siostry Seweryna poruszyła środowisko związane z Teatrem Polskim, które postanowiło wesprzeć swojego dyrektora w trudnych chwilach. Również składamy najszczersze kondolencje.